Na samym wstępie proszę o śpiewanie hymnu. Do hymnu. Proszę o zabranie głosu pani dyrektor szkoły Jadwiga Radkiewicz. Za wszystkie przeszkody, które dzisiaj wystąpiły i że impreza nie przebiega tak, jak mieliśmy to zaplanowane. My się martwimy, że są się rolnicy, no i trudno, musimy te sprawy przyjąć tak, jak jest. Szanowni goście, grono pedagogiczne, absolwenci, uczniowie. Hasło 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego, rzucone w 1959 roku, nie pozostaje bez echa w Wolsztynie. Pod datą 7 lipca tegoż roku w kronice szkoły czytamy: z inicjatywy inspektora oświaty, Powiatowego Komitetu Koordynacyjnego Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Powiatowego Frontu Jedności Narodu na sesji Miejskiej Rady Narodowej w Wolsztynie została podjęta uchwała o powołaniu Komitetu Budowy Szkoły Tysiąclecia w Wolsztynie. Już 11 sierpnia ukonstytuował się taki komitet. W skład komitetu m.in. weszli inżynier Jan Koskanowicz jako przewodniczący, inspektor szkolny Józef Borkowski, zastępca przewodniczącego. W sumie komitet liczył 34 osoby, które tworzyły 4 komisje. Komitet przystępuje od razu do pracy i już 20 sierpnia 60 roku składa dokumentację Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego z prośbą o dołożenie starań, by rozpoczęcie budowy mogło nastąpić z początkiem roku 1961. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest gotowa 28 stycznia 1961 roku i 2 miesiące później zostaje wydane pozwolenie na budowę szkoły. W pierwszych dniach kwietnia przedsiębiorstwo robót wodno-melioracyjnych przystępuje do wykopów pod fundamenty szkoły. 17 września zbiera się społeczeństwo miasta Wolsztyna i następuje uroczyste wmurowanie aktu elekcyjnego budujący się z mas szkoły pomnik tysiąclecia państwa polskiego. Z ramienia ekipy budowlanej nad całością prac czuwa Jerzy Balski. Od 1 września dzielnie pomaga mi Franciszek Wiliński, który został mianowany kierownikiem budującej się szkoły. Dotychczas był on kierownikiem szkoły podstawowej w Rozkarzewie. W międzyczasie prezydium komitetu budowy szkoły wysuwa wniosek, by placówce nadać imię Michała Drzymały, mieszkańca ziemi wolsztyńskiej żyjącego w latach 1857–1937, nieustępliwie walczącego z germanizacją. Michał Drzymała wychowywał się w polskiej rodzinie chłopskiej. Już od dziecka uczył się pokonywać trudności życiowe. Dom rodzinny był twierdzą, do której nie miał dostępu ani pruski nauczyciel, ani żandarm. W domu nauczono go szacunku do języka ojczystego i poszanowania tradycji narodowych, jak również bardzo ważną rzecz, umiejętność korzystania z wyników pracy narodu, jedynego źródła utrzymania w ówczesnych czasach. Dlatego też od młodzieńczych lat Michał zdawał sobie sprawę, że posiadanie własnego gospodarstwa rolnego to miara sukcesu życiowego. Własne gospodarstwo rolne określało jego klasową świadomość. Michał doskonale wiedział, że warunki materialne stanowią zdecydowany czynnik w skutecznym przeciwstawieniu się germanizacji. Gdy zakładał własną rodzinę, miał już ukształtowaną świadomość zarówno klasową, jak i narodową. Jednak nie była też świadomość polityczna w znaczeniu gotowości do walki i ofiar o lepszą przyszłość narodu polskiego. Kupując w 1904 roku 2-hektarową parcelę, miał nadzieję prowadzić spokojne życie, pracując na roli i dorabiając wodzeniem cegieł i piasku. Na parceli swoim zapragnął powstawić dom. I właśnie od tego momentu zaczęły się kłopoty zwane często sprawą Drzymały. Antypolska ustawa Sejmu Pruskiego z 1904 roku, mająca za zadanie germanizację Polaków we wschodnich prowincjach Prus, zabraniała im budować domy i tworzyć nowe osady bez zgody pruskich władz terenowych. W praktyce zezwolenie mogło być wydane, jeżeli nie było sprzeczne z intencjami pruskiej komisji osadniczej. Nie otrzymawszy pozwolenia na budowę domu, Drzymała postanawia kupić używany wóz cyrkowy i stawia go na swoim działce. Ustawienie wozu i zamieszczanie w nim rodziny Michała Drzymały, liczącej 5 osób, odbiło się głośnym echem nie tylko w okolicznych wsiach i miasteczkach, ale daleko poza Wielkopolską. W prasie pojawiły się artykuły krytykujące stosunek Prusaków do ludności Polski zamieszkującej na zajętych przez nich terenach. Skuteczność metod stosowanych przez katechetów wątpił nawet spory odsetek Niemców. Cytat celny z posłańców burtulacyjnego śmiał. Czy rząd pruski takimi środkami cokolwiek osiągnie i czy polityką swoją zdoła doprowadzić do zwycięstwa i dalej. Wódz rodziny Drzymały stanie się sławnym na całym świecie, że wśród wszystkich wolnych narodów potęguje sympatię dla Polaków, a podkopie kredyt moralny pruskiej polityki antypolskiej. Jakże trafne były te słowa. Sprawa Drzymały nabrała rozgłosu, ściągając do podgradowic wycieczki dziennikarzy i na osobistości pragnące obejrzeć wódz. Artykuły sympatyzujące z postawą bohatera zamieściła również poznańska prasa, dziennik kujawski, gazeta grudziącka, dziennik berliński. Rysunek wątku Drzymały przedstawił londyński grafik, paryski ilustracją i inne potrzebne czasopisma europejskie. Ku wielkiemu zdziwieniu czytelników artykuły o wozie z podgradowic pojawiły się w Stanach Zjednoczonych w popularnym miesięczniku amerykański magazyn geograficzny. Z krytyką pruskiej polityki wobec Polaków wystąpili posłowie polscy w Sejmie Pruskim i w Parlamencie Rzeszy. Nie pozostali obojętni literaci naukowcy. Henryk Sienkiewicz, Lech Tolstoj, belgijski laureat Nagrody Nobla Maurycy Metternich, niemiecki noblista Gerhard Kaufmann, Herbert George Welsh i inni. Epopeje trzymały je w obozu oraz opór dzieci szkolnych przeciw germanizacji skłoniły Marię Konopnicką do napisania słów roty, a melodię skomponował Felix Nowowiejski. Czaplin zupełnie odwrotnie skutki w stosunku do przewidywanych przez Prusaków odniósł zakaz budowy domu. Równocześnie ze wzrostem sławy właściciela wozu nasilały się represje władz pruskich w stosunku do niego i jego rodziny. Utrudniano mu życie na co dzień, tyle pretekst był powodem nakładania grzywny lub zatrzymywania w areszcie. Władze pruskie wynajdywały najbardziej różnorodne przyczyny, by usunąć niewygodnego chłopa z kasy na kółkach. Gdy policja zakazała postoju na jednym miejscu, Drzymała wymyślił, by jednego dnia przesuwać go o kilka metrów do przodu, a następnego do tyłu. W latach 10. naszego wieku sprawa wozów Drzymały dotarła do wszystkich kontynentów. Wydawano pocztówki z historycznym wozem, a później zamieszczane były napisy w różnych językach, nawet japońskich. Koniec wozów zbliżał się jednak nieuchronnie, choć w międzyczasie Michał nabył już drugi, bardziej wygodny. 26 lipca 1908 roku władze pruskie wydały nakaz opuszczenia go przez Drzymałów. Za pretekst do kategorycznej likwidacji posłużyła nieodpowiednia wysokość. Nie pomogło odwołanie wielkopolskiego chłopa do Najwyższego Trybunału Administracyjnego w Berlinie. Wódz został usunięty z parceli, a rodzina tymczasowo zamieszkała w Rzymiance. Wódz był przewieziony do Poznania, a następnie do Krakowa, by stał się eksponatem na wystawie z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. Był on symbolem oporu Polaków w Wielkopolsce przeciw Prusakom. Wkrótce Michał osiedlił się w Czebiersku, gdzie kupił ponad 1 hektar ziemi ze starym domem. Chociaż nie było już dworców Drzymałych, jednak jego właściciel pozostał nadal pod czujną opieką pruskich żandarmów i urzędników. Nawet śmierć dwóch synów Michała jako żołnierzy armii pruskiej nie zjednała mu względu władzy. Symbolicznego znaczenia nabrało spotkanie Drzymałych z powstańcami, gdyż oni, tak jak on, reprezentowali tę samą ideę walki z zaborcą. Michał cieszył się do budowy niepodległego państwa polskiego, gdyż ojczyznę swoją wyobrażał sobie jako państwo sprawiedliwości społecznej i równości obywatelskiej, w którym zniknie bieda i głód, tak bardzo doświadczone przez mieszkańca wozu. Jednak po odrodzeniu państwowości nasz bohater nie otrzymał żadnego dowodu uznania za swojego rodzaju walkę przeciw ludzkim zaborcom. Był bardziej zasłużony niż niejedna osoba spośród tych, które oznaczano medalami i orderami, a na łamach gazet redaktorzy rozpisywali się na temat i zadług. Właściciel nieistniejącego już wozu nie potrafił wykorzystać posiadanych atutów. Nie wstąpił do żadnych działających partii i stron, nie należał do żadnej organizacji. Praktycznie żył w biedzie. 70 lat przeżytych w ciągu i walce o prawo do ludzkiej egzystencji dawały znać o sobie. Michał Drzymała pomału odchodził w zapomnienie. Szerszym kręgom społeczeństwa przypomniał go Józef Weissenchor, pisarz i dziewczak przyrody. Był dorosły 1925. Literat odszukał Michała w Czebiersku. Nakreślił on dzieje upartych zmagań chłopa z zaborcą pruskim w podręczniku dla uczniów gimnazjalnych. Starał się spopularyzować postać Michała wśród młodzieży. Zaczęto wspominać go w kręgach członków i sympatyków różnych ugrupowań politycznych. Nazwisko jego znowu pojawiło się w prasie. Tym razem artykuły poświęcone Drzymale opublikowały Kurier Poznański, Słowo Pomorskie i Kurier Bydgoski. Zapraszano mieszkańca Czebierska na różne uroczystości narodowe i państwowe. Michał chętnie brał udział w spotkaniach organizowanych przez różne towarzystwa, opowiadając pasją o swoich przeżyciach. Nigdy jednak nie pałał chęcią zemsty ani nienawiścią do swoich przeciwników. Był głęboko przekonany co do współpracy z tą częścią mniejszości niemieckiej w zachodniej Polsce, która pozostała lojalna w stosunku do państwa i narodu polskiego. Obco mu było również pojęcie nacjonalisty. Poczynając od roku 1928, bohater często bywał w Bydgoszczy, zapraszany przez wspomnianego już Józefa Weissenchora. Drugi okres popularności Drzymałych w Polsce i za granicą spowodował, że Wydział Wojewódzki w Poznaniu przyznał Michałowi Drzymale zasiłek, a potem otrzymywał on regularną zapomogę. Utrzymując stały kontakt z Drzymałą, Weissenchor postarał się o zaproszenie go do Bydgoszczy na odsłonięcie pomnika Sienkiewicza. Był tam Michał gościem honorowym, symbolizując podobnie jak autor Krzyżaków walkę Polaków o Polskę i zachodnich ziemiach. Uroczystość uświetnił przyjazd Morskiego, który serdecznie powitał Drzymałę, a następnie zaprosił go do wspólnej przejażdżki galowym powozem po ulicach udekorowanej Wyborcy, która do roku 1920 stanowiła pierwsze Niemczyznę na polskich ziemiach zachodnich. Z prawdziwą dumą wspominał to spotkanie prosty wielkopolski chłop. W czasie pobytu w Bydgoszczy korzystał on z obecności prezydenta Mościckiego i złożył publicznie prośbę o nadanie mu gospodarstwa. Otrzymał 15-hektarową posiadłość w Radównie w powiecie wyżyskim. Pieniądze na zapłacenie za ziemię i zabudowania pochodziły ze zbiórki za granicą. W Radównie Drzymała doczekał się poświęconej mu czytanki zamieszonej w zbiorze Banickiego i Majkowskiego bądźmy Polatami. Gdy nie mógł już pracować, przekazał gospodarstwo najmłodszemu synu. Zmarł w kwietniu 1937 roku. Pochowano go na koszt państwa w miasteczku Krajeńskim. Gracias. Proszę Państwa, w tej chwili chciałabym króciutko powiedzieć o minionych 30 latach, zwracając uwagę na szczególne osiągnięcia szkoły, losy absolwentów i kadrę pedagogiczną. Praca śledzi tak mało mogła być przyszłych z manami, a te, które przyszły, musiały zapewnić opiekę swoim własnym dzieciom. Ale niemniej jednak są. Dla wielu z nich, gdyby uroczystość odbywała się na terenie szkoły, biłyby brawa własne pociechy. Grający się mniej niż przed 10 laty, ale za to dmuchnięcie ich jest o wiele silniejsze. Nie zmieni się tylko papier, papier krawcy jeszcze raz. Proszę tylko jest bardziej opalony, ale i wszyscy to potwierdzą, że jednak tak nigdy nie chciałem wyjść. Te panie i panowie po prostu wcale czasu jak się wyjść. Atmosferycznych przenieśliśmy się w to miejsce. Ale trzeba powiedzieć, że tutaj zabłysło słońce i to chyba szczególnie dzięki pani dyrektor, która tak rzeczywiście pełnym entuzjazmem. Brawo pani. Sympatyczna uroczystość, jaką tutaj przeżywam. Naprawdę dzięki wam za tą uroczystość i za te 30 lat pracy. W związku z tym, no chociaż to, co można od strony kuratorium, mianowicie wyróżnienia, chciałbym po prostu przyjemnością, nie we wszystkich przypadkach tak można wręczać te nagrody, wiemy jaka jest ta oświata, ale z tym większą przyjemnością tutaj proszę bardzo, panią dyrektor Jadwigę Radkiewicz. Szkoły Zuzanny Jądrę. Nauczyciela szkoły podstawowej panią, przepraszam, pana Zoriana Drzewieckiego. Słyszałem o tych parach z Wolsztyna. Panie profesorze, problem o scenem jest pan to jest przyzwyczajony do sceny. Czytam po kolei, bo to jednak warto, żeby ludzie weszli tutaj do góry i można było dodatkowo zobaczyć. Panią nauczyciel szkoły podstawowej Marię Jankiewicz. Rozumiem, że ta pani, która koncentruje się w Olsztyna. Może w międzyczasie ja bym prosił do orkiestry. Po starej znajomości 10 lat grałem na Sudonie. Poprosić panią profesor o wejście tutaj, dobrze? A ja sobie pozwolę jeszcze w takim razie poprosić od razu na scenę panią profesor Irenę Zakrzewską. posłuchajcie mi na zakończenie życzenia. Myślałem, jakie mogą być jeszcze życzenia. Kiedy tu tyle osiągnął, życzę wam, żeby przy następnym jubileuszu w tych krzesłach zasiadł prezydent, premier, Poznania by taką górą. To zabrzmi bardzo dziwnie, ale reprezentuje jedyny rocznik, jaki kiedykolwiek ukończył tę właśnie szkołę. Te trzy klasy, które opuściły jej mury, w których uczono nas tego, co stało się podstawą do dalszego kształcenia, łączy jedno stwierdzenie. Dziś mamy 30 lat i zawsze będziemy mieć tyle lat, ile ich ma nasza szkoła, ta najlepsza, bo pierwsza. Na tej szkole składam najlepsze życzenia naszym nauczycielom, podziękowania za trud włożony w wykształcenie wielu uczniów. Nie wszyscy pozostali w Wolsztynie. Część z nich jednak wróciła, by pracować m.in. w tej szkole. Im, całemu gronu pedagogicznemu, wszystkim uczniom w imieniu Rady Miejskiej dziękuję za codzienny trud, życzę wytrwałości i wielu sukcesów. Czy może jeszcze ktoś z Państwa zechce zabrać głos? Skoro nie widzę...